Siemaneczko wszystkim, witam na moim kanale. Tak jak wczoraj powiedziałem, będziemy robić dalej kontynuację gry. Także mam nadzieję, że nic was nie ominie. Więc lecimy z koksem. Tutaj jesteśmy właśnie w trakcie ataku na nasz zamek Kaer Morhen. Tak więc idziemy go ratować. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana mogą sobie próbować. Możesz w mordę! Co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Ma nosa dziewczyna, co? Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Magister, no ksywy to on sobie specjalnie nie dał. A tutaj mamy... podczas zadań, w jakie miejsca mam się udać, co mamy mniej więcej zrobić. Tak więc tutaj już zaczynamy walkę. Tak jak wcześniej wspominałem w poprzednim filmiku, czekamy na żarzący się miecz i wtedy możemy wykonać tak zwany dodatkowy atak. Jest to wyłączyć się w fajne combo, tak? Atak jest silniejszy. Jeżeli zlamimy, wciśniemy za szybko, niestety zaczniemy, że tak powiem, combo od początku. Tutaj są trzy tryby walki, o których dowiemy się zaraz. Szczególnie o pierwszych dwóch. Ten jest tryb tak zwany silny. Jak widać, służą do powalania tak zwanych pachołków, pionków, którzy są oporni, którzy są, nie są zbyt szybcy, nie unikają naszych ataków. Oczywiście jakiś głupi podtekst, każdy z tych bandytów musi sypnąć. Tutaj już będziemy mieli drugi tryb walki, tak zwany tryb szybki, jeżeli będziemy walczyć ze zwinnym przeciwnikiem. Jak tu widzimy, mamy tutaj ikonę tak zwanego
nie wiem, co to można nazwać, wilkiem czy tygrysem, tu już mamy kota, tak? Wtedy przechodzimy na tryb właśnie zwinny, tryb szybki. Z tego względu, że ten bandyta jest szybszą, że tak powiem, szybszym wrogiem. Tutaj jak weźmiemy na silny, jak widzimy, on cały czas paruje nasze ataki. Znowu nam przypomina, żeby włączyć tryb szybki, więc włączamy. Tryby możemy sobie zmieniać, tak? Klawiszem Z lub klawiszem C. Możemy je także zmieniać w trybie właśnie spacji, w trybie przerwy. Tak samo jak picie eliksirów. No, nie zdążę pożałować, mam nadzieję. No i tak jak mówiłem, mamy tu aktywną pauzę, dzięki czemu możemy zmieniać sobie tryb walki, możemy sobie wypić eliksir w tym czasie też. Jeszcze tu będziemy mieli styl grupowy, który też jest dosyć ciekawy, ale to będzie akurat potem. I te zwolnione TM. Ach, te skoki, nie skoki. Tędy nie przejdziemy. Za mną do Savoli. Jeżeli chodzi o jakieś uniki, to możemy to robić naciskając dwa razy klawisz w daną stronę. Wtedy przeskakujemy nad gościem, odskakujemy od niego. Tak jak tu widać, jakiś tam się czołga. No, nie wiem dlaczego nie uciekł, skoro się nadarzała taka okazja. Krzesiwo to akurat się przydaje, jeżeli chcemy rozpalić sobie ognisko, aby wejść w tryb medytacji, rozdać jakieś talenty. Wtedy nam jest niezbędne krzesiwo. Otwieramy bramę. Fajna modliszka, nie wiem skąd to nie wytrzasnęli. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triz, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium.
I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Nie wiem, czy wspominałem, ale Leo też... Leo jeszcze nie jest Wiedźminem. Oczywiście oczekuję na mutację, chłopak. A co się stanie dalej, zobaczymy. Nie będę tutaj spoilował. Geralt, możemy już iść do środka? Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Geralt, po... Co się stało? Tam w środku mogą być silni przeciwnicy. Zanim wejdziemy, wypij eliksir grom. Dobra, wypijemy ten eliksir. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem, po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Jak tu mówiłem, właśnie unikania wrogów. Dwa razy uderzyć klawisz i wtedy przeskakujemy. Przyzwyczajenia, że jak czasem tą spację wciśnie. O, tutaj już nam wyskoczył styl grupowy. Czyli na przykład wyskakuje 5 gości, w trakcie biciu 5, zawsze coś tam kilku się stuknie. Przełączmy się, zobaczmy jak to działa. Jak widzimy, a i wszyscy leżą. Ograbimy szmaciarzy, bo to tak trzeba, jakieś piwko, nie piwko. To się mówi, dobry oren nie jest zły. Samego białego wilka obleciał cię strach. A, sławny Geralt. Inkryminowany.
Zamordowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. No, ma okazję. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Notabene mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmi nie będą nam przeszkadzać. Zastanawiam się, dlaczego Geralt nie ma wisiorka. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Arden. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Arden w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Ale zanim przejdziemy do kręgu znaków, niestety będę się musiał w tym odcinku z wami pożegnać. Z tego względu, że też nie mam dużo czasu akurat dzisiaj. Także nie będę robił nie wiadomo ile filmików. Nie będę też to zaśmiecał, rzucał tego kilka razy w ciągu dnia. Jeden filmik na dzień wystarczy, tak mi się wydaje. W każdym razie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli macie jakiś komentarz, jakąś sugestię, napiszcie w komentarzu, subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Z mojej strony to dzisiaj wszystko, także trzymajcie się i do następnego odcinka, prawdopodobnie jutro. Na razie.